Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Boże nieskończony w swoim miłosierdziu, Ojcze pełen miłosierdzia i Boże wszelkich pociechy. Twój Syn jednorodzony Jezus Chrystus dał nam, Boże Ojcze, poznać Twoje umiłowanie człowieka. Nim ukazałeś nam prawdę, która głosi, że wszystkie Twoje dzieła są dziełami Twojego miłosierdzia dla zbawienia człowieka. W Chrystusie i przez Chrystusa stałeś się, Boże, widzialny w swoim niepojętym miłosierdziu. Pragniemy z pokorą zwrócić się do Ciebie, Boże miłosierny, w tym akcie zawierzenia Kościoła łódzkiego, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przemawiają za tym wielorakie doświadczenia tylu ludzkich serc, ich cierpienia i nadzieje, ich zwątpienia i oczekiwania. Sytuacja, której dzisiaj doświadczamy, budzi w nas nadzieję, ale ujawnia równocześnie wielorakie zagrożenia sięgające w głąb ludzkiego życia. Wiele wydarzeń z naszego życia zdaje się sprzeciwiać Tobie, Ojcze miłosierdzia, którego chce się odsunąć od serca człowieka. Potrzebne jest nam zatem otwarcie się na Twoją, Boże, miłość, objawioną w Twoim Synu, Chrystusie miłosiernym. Objawiona w Chrystusie prawda o Tobie, Boże, pozwala nam widzieć Ciebie jako Ojca szczególnie bliskiego każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który jest doświadczany cierpieniem, jest zagrożony w swoim życiu już od początku swego istnienia i w swojej ludzkiej godności. Ożywieni mocą Ducha Świętego odwołujemy się do Twego Ojcze miłosierdzia w imię Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim, Panem miłosiernym. W tym uroczystym akcie zawierzenia z najgłębszą wiarą i nadzieją oddajemy Ci, Boże miłosierny, wszystkie nasze sprawy, którymi żyje obecnie cała nasza wspólnota diecezjalna. Wiążą się one z naszym zatroskaniem o ewangeliczne wychowanie dzieci i młodzieży zagrożonych falą nowej demoralizacji. Spraw, Panie, aby rodzice i wychowawcy byli prawdziwie Twoimi świadkami. O szerokie otwarcie naszych serc, spraw, aby nie było obojętności wobec potrzebujących. O ochronę życia poczętego, sprawa, by nie zabijano dzieci nienarodzonych. O nasze rodziny, spraw, aby nie brakowało w nich prawdziwej miłości, aby panowała jedność, nierozerwalność związku małżeńskiego. O wspólnoty parafialne, w których zaniedbywana jest niedzielna msza, spraw, aby dzień Pański gromadził wszystkich wokół ołtarza Chrystusa. O dotkniętych nałogiem alkoholizmu, innymi zniewoleniami, aby nasze społeczeństwo stawało się pokoleniem ludzi trzeźwych i odpowiedzialnych. O tych wszystkich, którzy obrażają Ciebie, najlepszy Ojcze, niewiarą, lekceważeniem moralności chrześcijańskiej. Spraw, aby powrócili na drogę prawdy ewangelicznej i pokochali Jezusa, który jest dla nas żywym znakiem Twojego miłosierdzia. Tym zatroskaniem żyje cała nasza wspólnota. Dziś przedstawia je Tobie, Boże, za pośrednictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, ufając, że zaradzisz naszym potrzebom i oczekiwaniom, bo jesteś zawsze dla nas Ojcem pełnym miłosierdzia. Chryste miłosierny, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Uwielbiamy Cię i prosimy, abyśmy doświadczając Twojego miłosierdzia tu na ziemi, zasłużyli na życie wieczne. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bardzo wszystkim dziękuję za wspólną drogę, modlitwę. W szczególny sposób dziękuję księdzu biskupowi Piotrowi jeszcze raz za to, że był z nami dzisiaj, że nas poprowadził swoją konferencją i przeżycie Eucharystii też tej drogi bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Przez przyczynę świętej siostry Faustyny, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.